Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach, dlatego powiadam wam. Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, większość z nas zna to uczucie, kiedy życie nam pędzi, dzień mija po dniu. Czasami tak szybko, że trudno za tym życiem własnym nawet nadążyć. Zajmujemy się ciągle różnymi sprawami, pracą, rodziną, obowiązkami. Czasami zapominamy o tych małych, ale ważnych rzeczach, które dzieją się wokół nas, no i też rzeczach małych, które dokonują się w nas samych. I chciałbym, abyśmy podjęli dzisiaj taką refleksję nad tymi właśnie malutkimi sprawami, które są częścią naszego życia. Czy dostrzegamy je w naszej codzienności, czy przede wszystkim doceniamy ich moc i wpływ na nasze życie oraz życie też i innych, tych zazwyczaj, którzy są nas najbliżej. Zatem niech punktem wyjścia pod dzisiejsze rozważanie będzie dla nas Słowo Boże, myśl płynąca z czytań. W pierwszym czytaniu, w psalmie oraz w Ewangelii mowa jest o winnicy, ale o winnicy, która ulega z jakiegoś powodu spustoszeniu. Gdy chcemy tak bardzo ogólnikowo spojrzeć na pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza, to i również na opowieść Pana Jezusa o winnicy, to jest to przypowieść, która w jakiś sposób streszcza całą historię zbawienia. Winnica tutaj symbolizuje, jak wiemy, lud Izraela, jej właścicielem jest Bóg, jej dzierżawcy to przywódcy ludu, posłańcy to prorocy, a bestialsko zabity syn to Chrystus, który stanie się kamieniem węgielnym, na którym zostanie wzniesiona nowa budowla, nowy lud Boży, czyli Kościół. I zobaczcie, ten przykład o winnicy już pojawia się w czasach proroka Izajasza. Co to były za czasy? To były czasy, kiedy Izrael, źle kierowany przez swoich religijnych przywódców, nie wykorzystuje należycie otrzymanych przywilejów. Bóg posyła do nich swoich wysłańców, ale Izrael ich nie słucha, nie przejmuje się słowami proroków. Czyli można powiedzieć, że jednocześnie Izrael lekceważy gospodarza. Źli rolnicy, czyli owi dzierżawcy winnicy Pana, wyobrażają sobie, że potrafią sami lepiej rozwiązać swoje sprawy i wziąć w swoje ręce całą winnicę Bożą. Źle się jednak zajmują, ponieważ dary Boże mogą przynosić owoc jedynie w Bogu. I efekt takiej działalności Izraelitów
jest następujący, że cierpią oni wygnanie, dostają się w niewolę, zostają uprowadzeni. Ich czas, historia pokazuje, że jest to historia bardzo burzliwa. Ilekroć pojawiało się odstępstwo od Boga, natychmiast pojawiała się namacalna niewola. Czytana dziś Ewangelia o dzierżawcach winnicy pokazuje nam coś, co na pierwszy rzut oka mogło nam umknąć. Zobaczcie, narastanie zła, stopniowe wyzbywanie się lęku przed karą, która może spotkać tych, co wyrządzają innym krzywdę. W tej Ewangelii mowa jest oczywiście o winnicy, ale winnicy, do której gospodarz posyła konkretnych ludzi, posłańców. I ta Ewangelia, myślę, że również i zwraca naszą uwagę na to, że w życiu człowieka może przyjść taki moment, że pogrąży się tak bardzo mocno w złu, że straci nawet głowę dla tego zła i bez opamiętania, nie przebierając w środkach, będzie niszczył każdego, kto stanie na jego drodze. Ale taka postawa człowieka nie dzieje się nagle, z chwili na chwilę. Zło najczęściej, którego można doświadczyć bardzo poważnie w swoim życiu, zaczyna się od małych, wydawałoby się, nie mających większego znaczenia, ustępstw, które powoli, powoli zabijają wrażliwość na dobro i stopniowo również tym samym zagłuszają wyrzuty sumienia. I gdy uważnie słuchamy dzisiejszej Ewangelii, to jest tam mowa o tym, że ów gospodarz posyła w końcu swojego syna. I być może jest to taka jego ostateczność, a właściwie taki test dla tych, którzy dzierżawią winnicę. Test na co? Tak naprawdę na stopień ich deprawacji. Bracia i siostry, nie ulegajmy zbyt łatwo przekonaniu, że zło bierze się znikąd. Ono zawsze rozwija się stopniowo i również stopniowo powoli ogarnia człowieka i ostatecznie go niszczy. Żeby je zwalczyć, trzeba również przyjąć podobną metodę, zaczynać od najdrobniejszych jego przejawów. Trzeba być również bezkompromisowym w walce, w zmaganiu o dobro. I ta przypowieść dzisiejszej Ewangelii jest ostatnią przypowieścią, jaką Chrystus przed swoją męką kieruje do wszystkich słuchających Go, a więc do Izraelitów. Jezus znajduje się u kresu swojej drogi w Jerozolimie, miasta, w którym przecież zabijano właśnie posłańców Boga, Jego proroków, i zwraca się tym samym do wszystkich swoich słuchaczy, aby w końcu przejrzeli na oczy i uznali w Nim prawdziwego Syna Bożego. Co dzisiaj Bóg powiedziałby światu? Czy niepodobne słowa, aby w końcu świat przejrzał na oczy i zobaczył w Bogu prawdziwego Boga? Proroczo brzmią słowa Benedykta XVI z 2008 roku, wypowiedziane podczas homilii na rozpoczęcie synodu. Człowiek, który pozbył się Boga, nie oczekuje od Niego zbawienia. Wierzy, że wolno mu robić wszystko, na co ma ochotę, że może stać się jedynym odniesieniem dla siebie i dla swego działania. Czy jednak, kiedy człowiek usuwa Boga z własnego horyzontu, myśli, że on umarł, jest naprawdę szczęśliwszy? Czy rzeczywiście staje się bardziej wolny?
Czy kiedy ludzie ogłaszają się absolutnymi panami samych siebie i jedynymi władcami stworzenia, mogą zbudować społeczeństwo, w którym panują wolność i sprawiedliwość i pokój? Czy nie dzieje się raczej tak, o czym mówią obszernie, codziennie doniesienia, że szerzą się samowola władzy, egoistyczne interesy, niesprawiedliwość, wyzysk i przemoc we wszelkiej postaci? Prowadzi to w ostateczności do tego, że człowiek staje się jeszcze bardziej samotny, a społeczeństwo bardziej podzielone i zagubione. Słowa Benedykta z 2008 roku. Czy zatem wobec takiej perspektywy pozostaje nam jedynie rozłożyć ręce i płakać nad tym, co ma nastąpić? Czy możemy coś zmienić? Czy możemy dać odpór złu, które, można powiedzieć, dobrze się ma we współczesnym świecie? Zwróciłem na samym początku naszą uwagę na to, abyśmy spojrzeli na nasze życie z takiej perspektywy małych spraw. Jest taki bardzo ciekawy przykład oparty na doświadczeniu angielskich cyklistów, którzy przez 100 lat swoich różnych zawodów, olimpiadach, praktycznie nie zdobyli ani jednego medalu, ani jednego zwycięstwa na turniejach, zawodach. Nawet do tego doszło, że firmy, które sprzedawały rowery, nie chciały sprzedawać Brytyjczykom, bo była to po prostu zła reklama. Aż w końcu Brytyjczycy w 2003 roku zatrudnili człowieka, który w drużynie brytyjskiej zaczął wprowadzać, wydawało się na pierwszy rzut oka, zupełnie nieistotne zmiany, zupełnie nie mające większego znaczenia. Między innymi przeprojektowali siodełka rowerów, aby były troszeczkę wygodniejsze. Nacierali opony jakąś substancją, żeby może troszeczkę były bardziej przyczepne. Zmienili spodenki, aby lepiej trzymały temperaturę, przez to mięśnie miały być lepiej rozgrzane. Zmienili sposób masażu. Wszystko dosłownie o 1%. W końcu również zatrudnili chirurga do takiej, wydawałoby się, bezsensownej rzeczy, aby pokazać tym kolarzom, jak myć ręce, aby nie łapali różnego rodzaju chorób. Zmienili poduszki, materace, które miały sprawić, że to wysypianie będzie lepsze. Również pomalowali wnętrze autobusu na biało, co pomogło im wychwycić niedostrzegalne, zwykłe drobiny kurzu, mogące obniżać wydajność perfekcyjnie dostrojonych rowerów. I szereg takich zupełnie nieistotnych zmian na pierwszy rzut oka poskutkował, moi drodzy, tym, że po 5 latach takich zmian w 2008 roku na olimpiadzie w Pekinie ci sami Brytyjczycy, którzy przez 100 lat nie zdobyli ani jednego medalu, zdobyli godne podziwu 60% dostępnych w tych dyscyplinach złotych medali. A co ciekawe, 4 lata później na igrzyskach w Londynie Brytyjczycy jeszcze bardziej podnieśli poprzeczkę, ustanawiając 9 rekordów olimpijskich i 7 rekordów świata. Drobne zmiany, niewielkie sprawy. Oczywiście jest zawsze druga strona medalu. Tak jak możemy zmobilizować się w naszym życiu, aby spojrzeć na drobne, nieistotne sprawy i je zmienić na lepsze, tak możemy w naszym życiu również stopniowo obniżać loty duchowe. W dzisiejszym drugim czytaniu święty Paweł Apostoł wzywa nas do skupienia swych myśli na tym, co prawdziwe, czyste i szlachetne. Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie,
jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to bierzcie pod rozwagę. Bierzcie pod rozwagę to, co jest dobre, czyste, szlachetne. A my dodajmy również małe i nieistotne. Sługa Boży, arcybiskup Fulton Sheen, kiedyś powiedział takie słowa: ten, kto nie wzrasta w doskonałości, popada w niedoskonałość. Niepielęgnowany ogród zarasta chwastami. Rzeczy pozostawione same sobie nie pozostają takie same. Białe płoty nie pozostają białe. Stopniowo szarzeją, a potem czernieją. W życiu duchowym nie ma równin. Wspinamy się, a następnie kroczymy ku dołowi. Gdy tylko przestajemy wiosłować pod prąd, zaczyna od nas unosić w dół rzeki. Niech zatem każdy z nas zatroszczy się o winnicę swojego życia w sposób niedostrzegalny dla innych, ale w sposób dostrzegalny dla Boga i dla siebie samego. Amen.